z roku na rok obserwujemy stały spadek bezrobocia rejestrowanego w powiecie legionowskim. Główna w tym zasługa działań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Centrum Integracji Społecznej, które realizują zadania zmierzające do reintegracji społecznej osób bezrobotnych. W powiecie legionowskim od 3 lat obserwujemy spadek stopy bezrobocia, która na koniec lipca wynosiła 9,2%. Ale biorąc pod uwagę liczbę osób rejestrujących się w sierpniu, która jest niższa o 235 osób w stosunku do lipca, myślę, że stopa bezrobocia na koniec sierpnia będzie wynosiła poniżej 9%. Na przełomie ostatniego roku o 1500 osób zmniejszyła się liczba zarejestrowanych w urzędzie, a to wszystko dzięki programom rynku pracy, które urząd realizował. Są to programy adresowane zarówno do osób młodych do 30 roku życia, ale również projekty, które są adresowane do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, bo w strukturach naszego urzędu najwięcej jest zarejestrowanych osób, które potrzebują rozszerzonego wsparcia, aby mogły odnaleźć się na rynku pracy. Według oficjalnych danych, które są w tej chwili dostępne, czyli koniec maja 2016 roku, centrów integracji społecznej w Polsce jest 181. Na chwilę obecną na pewno jest ta liczba większa, około 200. Przy czym około 28% centrów jest prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, reszta to są centra prowadzone przez organizacje pozarządowe. Rok 2016 w działalności Powiatowego Centrum Integracji Społecznej był rokiem, kiedy udało nam się zrealizować dużo partnerskich inicjatyw, dużo wspólnych projektów z naszymi partnerami instytucjonalnymi, naszymi partnerami przedsiębiorcami. Najbardziej cieszy skuteczność i efektywność naszych działań. Udało nam się ponad 50% uczestników CIS-u przywrócić rynkowi pracy. Te osoby pracują, a my poszerzamy swoją działalność, otwieramy kolejne miejsca, w których możemy naszych uczestników uczyć zawodu. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą uzyskać bądź podnieść kwalifikacje w zawodach gastronomicznym, remontowo-budowlanym, gospodarczo-porządkowym. Mamy narzędzia, mamy ludzi, mamy środki, aby nauczyć zawodu i płynnie wprowadzić taką osobę na rynek pracy. W roku ubiegłym na realizację zadań związanych z aktywizacją osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy oraz Centrum Integracji Społecznej wydało łącznie ponad 10 milionów złotych.